Witam Was bardzo serdecznie w szóstym odcinku. I w sumie to chyba będzie ostatni też odcinek, czy tego co przypuszczam. To mnie zastanawia. Inna kwestia. Tym przypadkiem my mamy jakąś tę sesję pod tytułem podpoczątkuj sobie Lumonię? Wyczuć? Jakiego? A, mamy. Mamy coś takiego. Ale to nas nie za bardzo interesuje. Mamy propagandę i tak dalej. I mamy operację ofensywną. W sumie. I w sumie to chyba będzie to ciskanie już. W sumie. Czekaj. Daj mi prawo przy malcu. Bo jeżeli chyba nie jest, to ja mam całą flankę już otwartą. Prosto drogę na Kijów, a to tak nie ma co być jednak. Ok. Te dywizje to mi odreaguje jednak na ten front. Bo jeżeli szybko zakończymy wojnę z tymi, czy Niemcami, to Japonię pokonamy tym bardziej łatwiej. No, ale okej. Leciły bardziej odległy tutaj. Leciły w całości. Powinny się starać, aby jak najszybciej przedostać się na drugą stronę tego. Na drugą stronę pożynania. Na drugą stronę. Zapraszam do frontu. Na drugą stronę jednak tej Wisły. Aby mieć Wisłę, zamknęliśmy teraz tylko dla później. A później potem znowu ofensywa na Niemcy. Dobra, tamto upada. Niemcy upadają już. Niemcy upadają, a my idziemy potężnie do przodu. W sumie to będzie bardziej light na Berlin, aniżeli. No tutaj to będzie naprawdę. No Niemcy za bardzo nie mają jak już ratować się. A ja trochę nie rozumiem tego. Dlaczego nasze siły zatrzymują się ciągle? Jednak powiem tak, totalnie to Berlina to będzie przesięcie całkowicie ich zdolności logistycznych. To czego powinniśmy jak najszybciej dążyć.
Atakuj tenty. Ty próbuj jak najbardziej przejść przez te umocnienia. Jedna armia tutaj. A tymi ciałami tutaj panowie. Czekaj, co? Dobra, ja dalej nie ogarniam, co się dzieje. No ale okej. Dobra, alianci nawet się nie zaprezentowali. My za chwilę dochodzimy do Hamburga. Ciekawie. Niewątpliwie wojna zakończona naszym zwycięstwem. Kolejna republika satelicka Niemiec padła. Niemcy już de facto nie mają cię czym bronić. I dalej będziemy wchodzić. Nie wiem, co to by miało mieć na celu. Tak na serio. Jazda dobra. Po to jest już jakiś inny stan skupienia, tak naprawdę. Mnie to dołącz do tej wojny. Dobra. Okej. To już mnie. Mnie wojna wygrana i tyle. Do domu, panowie.
Niezbyt. Tak. Teraz tak, Węgry, Węgry, Węgry. W ten sposób to zrobimy. To co? Węgle mi daj. Nie, 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 nie. Tak, oddaj im wszystkie terytoria. Boże, węgle mi daj. Niezbyt. To, że węgiel nie mogę zabrać. To jest ten problem. Ale wypuścimy tego papeta. To pan stawko wypuścimy sobie. Jeszcze bym chciał oddać te terytoria Węgrom. To, że... A, bo oni nie mają kolów do tych terytoriów. Okej. Okay. Przynajmniej udało się nam stworzyć taką wielką republikę ludową. Okej. Okay. Dobra. I też otworzyliśmy Państwo Pluszkę na Austrii pod naszym przywództwem. I tutaj to tak w sumie. Zabudować jak najwięcej tych hubów. Pociągnąć kolej, gdzie się da. I atakować. No i tutaj kozłotaka. To chyba będzie najbardziej sensowne, jak na lacie. No i zobaczymy, jak nam... Ja. Na pewno pokonacie ich. Pierwszy problem polega na tym, że gdyby oni weszli. Właśnie, gdyby im się udało zdominować te legiony. A może i powodu będziemy trochę wspierać? Jakiś tydzień na ten przykład. Pogadamy im uzbrojenia. Alteli. Lepszego uzbrojenia też. Trochę pociągów. No, zbierajmy ich. Może uda nam się.
Może uda nam się jakoś ich wspomóc na to, aby pokonali jednak tą klikę, a później rozpętali wojnę z Japończami. Powątpię, aby Japonia była na tyle silna, aby była zdolna samodzielnie prowadzić kilkanaście konfliktów zbrojnych. Nie, tego nie potrzebujemy. Dałoby się nam jakieś bombowce taktyczne. Pytanie kluczowe, czy my mamy taką technologię jak bombowce taktyczne? Taktyczny bombowiec. To nam się przyda. To cię zapewne przyda. To cię też przyda. I to cię przyda. Dobra, zrobimy tak. Trochę zlotu zaimportujemy. I Japończyków zbombardujemy. Ja. Ja może zamknę tą gospodarkę. I tej gumy nadal nam będzie dużo brakować, żeby nie mówić. I my będziemy... Będziemy toczyć to chyba nie tak szybko produkować. Będę trzeba się rozbudować, rozwinąć pod tym względem. Okej, okay. Daj mi to i... Jakąkolwiek metodę rafinacji gumy. Gdzie nam dało tą gumę? To pytanie kluczowe. No pewnie. Nie to. O, jest. I to będzie naszym takim małym priorytetem. Małym, nie małym. Bo my w sumie będziemy potrzebowali naprawdę dobrze zbombić Japonię. Tak, żeby jej odebrać jakiekolwiek zdolności logistyczne poza wyspą. Bo ogólnie my będziemy bombardować porty, aby Japonia nie mogła transportować surowców ani zasobów wojskowych poza porty, nie? Poza wyspy macierzyste cesarstwa Japonii.
Tak to będzie lepiej brzmiało. A to będzie cię jednak powoli zbierało. Co? Czemu? Okej. Widać, że ten mod nie jest opracowany w pełni. Okej. Dobra. My zwiększymy sobie produkcję tych jednostek jednak. Albo i może odpędzimy już zwycięstwo. Bo tak naprawdę my tę wojnę wygraliśmy. To by nie mówić. W sumie stwierdź, możemy stwierdzić, że wygraliśmy. Wielka Polska jest. Jest. Pomidel, któremu tak naprawdę alianci cię i tak nie przeciwstawią, jest. Okej. Okay. Ja uważam, że to jest seria zakończona. I może pomyślimy nad jakąś inną, kolejną. No i z wami czekam. Życzę wam miłego dnia. Tak. No to zapraszam do kolejnych celi, do innych odcinków.